bardzo zaprzyjaźniłaś się z Kasią Cichopek. Czy pamiętasz, kiedy ta wasza znajomość weszła na ten wyższy level? Wiesz co, to moim zdaniem to jest w ogóle tak, że mówisz komuś cześć. Pierwszy albo może drugi raz, bo to pierwszy to może być taki dziwny, bo pierwszy, ale za drugim razem już wiesz, czy kogoś polubisz, czy nie. Ja Kasię polubiłam od początku. Myślę, że Kasia mnie też. I wydaje mi się, że taki moment, kiedy czujesz, że ta druga osoba jest kimś więcej niż tylko koleżanką, jest wtedy, kiedy mówi ci coś tylko tobie, albo mówi ci coś, czego nie chciałaby, żebyś powtórzyła dalej. Czyli obdarza cię zaufaniem. I to zaufanie chyba świadczy o tym, że to nie jest tylko taka znajomość na cześć, cześć. Czyli ja rozumiem, że wy znacie swoje sekrety. Znamy swoje sekrety i znamy swoje podejście też do wielu spraw właśnie showbiznesowych. I myślę, że to bardzo cenne i rzadkie w showbiznesie, żeby dzielić się takimi rzeczami, które potem wypowiedziane głośno mogłyby komuś zrobić krzywdę albo chociaż po prostu być niemile widziane.